dobry. Czy miałaby Pani może 5 minut na rozmowę? Na jaki temat? Właściwie rozmawiam z ludźmi na temat ich przekonań, ich wierzeń i o tym, czemu właśnie takie przekonania utrzymują. 5 minut. Mhm. Z zegarkiem w ręku. Jak jeszcze go odpalę. Dobra. Przekonań odnośnie czego? Właśnie... Czy mógłbym to nagrywać? Niekoniecznie, musi się Pani zgadzać, także... Nie wiem, jakie przekonanie. Bo Pani, znaczy ludzie ze mną często rozmawiają na tematy nadprzyrodzone, ale również polityczne, jakieś socjalne. Mówią, że na przykład myślą, że karma istnieje, albo że Bóg istnieje, albo że modlitwa działa. Więc czy któreś z tych jakby, tematów... Wszystkie oprócz polityki. Okej, do niczego nie zmuszam. No to słucham. Znaczy, na przykład, czy sądzi Pani, że Bóg na przykład istnieje? Oczywiście. Wierzę w Niego całkowicie. Okej. Może Pan nagrywać. Dobra. Oprócz polityki. I jak Pani ma na imię? Kasia. Ja jestem Łukasz. Dzień dobry. Kamera jest? To nie, bez kamery. Dobra, okej. Nie będzie nic. Sam głos ewentualnie. Więc w takim razie, co Pani ma na myśli? Jakiego rodzaju Boga Pani wierzy? Boga kościelnego, tak? Boga nadprzyrodzonego, mogącego wszystko. Decydującemu o wszystkim, tak? O nas, o życiu, o zdrowiu, o rodzinie. Czy on jest związany na przykład z chrześcijańską religią? No oczywiście. I jeżeli mógłbym zapytać, jak bardzo pewna jest Pani w skali od 0% do 100%? Że tak... Nie ma innej opcji. Nie ma żadnego zwątpienia w Pani głowie, że na przykład cokolwiek, coś takiego. Nie. Nawet jak się coś dzieje źle, to widocznie tak musi być, żeby nauczyć nas pokory, na przykład. Rozumiem. I w takim razie chciałbym zapytać, dlaczego Pani sądzi, że taki Bóg istnieje? W takiej wierze zostałam wychowana, na przykład. To jest jeden punkt. Rozmawiałam z różnymi świadkami Jehowy, innymi wierami i tak dalej, włącznie z muzułmanami. Mieszkałam 5 lat za granicą, rozmawiałam z Irakijczykami, z Hindusami. Każdy ma swojego Boga, ale gdzieś tam w dłuższych rozmowach i filozofii jest jeden. Więc, znaczy wspomniała Pani wychowanie na przykład, ale potem wspomniała Pani o właśnie hinduistach lub muzułmanach. Tak. Znaczy myśli Pani, że oni... Oni też mają swojego Boga, tak? Ale który też o nich dba, więc tak jak nasz Bóg dba o nas, więc czemu nie sądzić, że to jest jeden, który stworzył świat, tak? Oni nie mają Boga, który stworzył świat, więc chyba to inny nasz stworzył, tak? No to można dyskutować, po prostu temat rzeka. Weźmy tego hinduistę, na przykład, który na przykład wierzy w kilku bogów i wychowali go tak rodzice. Czy myśli Pani, że on, jakby, czy jego wychowanie doprowadziło go do prawidłowego wniosku? Nie wiem, bo ja mam jednego, oni mają kilku. Oni mają ścisłe zasady, nie jedzą pewnych rzeczy i tak dalej. Tak jak na przykład Żydzi mają dwie kuchnie, jedną koszerną, jedną zwykłą. I nam, śmiertelnikowi, nie wolno wejść do tej koszernej, wejść wolno, ale nie wolno nic postawić na ich szafkach, tak? Więc... Trochę namieszałam w głowie, widzę. Nie ma problemu. Jakby zastanawiam się, jeżeli są różne właśnie kultury i jakby dochodzą do sprzecznych wniosków przez wychowanie, to czy możemy polegać na właśnie tym, kiedy próbujemy jakby uzyskać takie przekonania, które są właśnie prawdziwe, spójne z rzeczywistością? Czy możemy? Nie wiem. Nie wiem, czy możemy, ze względu na to, że na przykład w żydowskiej wierze nie zgadzam się z obrzezaniem. Rozmawiałam z Dofem na ten temat, strasznie żeśmy się pokłócili, bo jego Bóg tak każe. Ja wie, który Bóg każe, wie na cierpienie. Ja wie, czy ty patrzysz, jak ci syna obryzają, jak on płacze? No nie, bo to robi ich tam jakiś tam guru. Ja wie, to weź się zastanów, czy to w ogóle jest warte. Rozumiem. Każdy ma tam jakiś swój tok moralności też, zgadza się? Oj tak. No właśnie. Zastanawiam się... Pewnie gdybyśmy zapytali tego Żyda, z którym Pani rozmawiała... Może ja też zapytałam, niech Pan pyta. Jak wysoki poziom pewności ma on, iż jego żydowski Bóg istnieje i że Jezus nie jest jednym. 100% pewności. Tak właśnie. Samo sobotni szabat. Można, jeżeli zatrudnia kogoś poza żydowskim kulturą, pochodzeniem, mogą pracować w sobotę tylko do pierwszego zachodu słońca, czyli dopiero jak się zaczyna i zacząć... Czas minął. I zacząć, że tak powiem, dopiero w poniedziałek o wpół do dziewiątej rano. Do tej pory, jeżeli by zatrudnił kogokolwiek, zostanie wyklęty z całej tej swojej religii. No, można to tak nazwać. Można to tak nazwać. To co, kończymy? Zastanawiam się, oczywiście Pani może odejść, może ostatnie pytanie. Zastanawiam się, jakby... Czy 100% to jest najlepsze miejsce, w którym można siebie postawić? Jeżeli mówi Pani na przykład, że nie wie Pani, czy hinduista czasem nie ma racji. Nie wiem, czy nie ma racji. Każda kultura i każda religia ma swoją rację. Ja wierzę w swoją. Oni wierzą w swoją. Nie rozumiem irańskiej religii, bo ich Bóg każe zabijać w imię czego. Żaden Irańczyk, Pakistańczyk nie był w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie. Jakby nasza religia nie pozwala na to. Kiedyś były dary w kościołach ze zwierząt. W chwili obecnej nie ma. Więc ja mówię, dlaczego wasz Bóg pozwala zabijać? Ja mówię, i to na taką skalę. Co się teraz dzieje na świecie, no nie mów mi, że Bóg twój każe ci zabijać. Z taką nienawiścią pani... podchodzić do innych ludzi, innych narodowości. Kto mu dał prawo do tego? Bóg? Pokaż mi, gdzie to masz napisane. Nie masz. Czy myśli Pani, że na przykład oni robią błąd, będąc tak dogmatyczni w swoich przekonaniach na temat prawdziwości islamu? Ci, co mieszkają tam, są dla mnie fanatykami. Ci, których poznałam w Anglii, już się zmieniają. Nie wolno im palić, nie wolno im pić. Palą i piją. Nie wolno im jeść mięsa, prowadzą kebaby. Dziwne, nie? Nawet u nas w Polsce. Czyli zaczyna się ta religia zmieniać. Pytam się tutaj w Polsce pana z Pakistanu bodajże, nie wiem. Ja mówię, czy twoja religia pozwala zabijać? Pozwala, ale on tego nie robi. Ja mówię, czyli to jakby tak był, ta religia też jest podzielona na ileś, co niektórzy się z tym zgadzają, idą w fanatyzm, po prostu zabijają, mordują, leją kwasem, wysadzają samoloty cudanaki, a co niektórzy nie. Więc oni też mają swoje jakby odłamy religijne. Nie wszyscy się zgadzają z tym, że ich Bóg pozwala zabijać. Nie ma czegoś takiego. Ja swojego Boga nie poznałam, ale nigdzie nie słyszałam, żeby nawoływał do morderstw, tak? Do zabijania. Słyszał Pan? Właściwie ja nie chcę prezentować żadnych moich opinii w tych rozmowach. Ale pytam tylko, czy Pan przeczytał gdzieś w Biblii, żeby można było zabić swojego brata czy siostrę. Jest coś takiego? Jest? Tak. Nasz Bóg chrześcijański? Znaczy w Biblii konkretnie jest na przykład napisane, że... Już chyba usiądę do tego i poszukam. No. Są dwie rzezie, które są skazane. Znaczy, są przykazaniem Bożym, żeby wybić Amalakitów oraz Midianitów. Również na przykład są przykazania na temat zabijania osoby, która pracuje w szabat. Takie tam. No ale szabat nie jest naszym chrześcijańskim, tylko żydowskim, tak? Więc u nas też w Biblii są pomieszane religie. Są? Są. Miłego dnia Panu życzę. Dziękuję. Do widzenia.